Nadkomisarz Beata Romotowska podsumowała rok, w którym suwalskiej policji szefował jeszcze jej poprzednik. Jak podała, nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta i powiatu czuwało 228 policjantów, których wspierało niespełna 70 pracowników cywilnych tej formacji. Stan osobowy umundurowanej kadry wzrósł o 11 etatów. Jak podała osobom obecnym na dorocznym spotkaniu, wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępczości ogółem wzrósł w stosunku do 2022 roku o nieco ponad 5%, by ostatecznie przekroczyć 83% skuteczność wykrywczą. W kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie wskaźnik osiągnął niespełna 59%. Cieszyć może, że spadła liczba odnotowywanych na naszych drogach wypadków. 2023 rok przyniósł ich 22. Niestety 4 osoby straciły w nich życie. Rannych zostało 19 osób. Z blisko 2900 zgłoszeń naniesionych na mapę zagrożeń potwierdzono i wyeliminowano 1675. Najwięcej wskazań dotyczyło nadmiernej prędkości, nieprawidłowego parkowania i spożywania alkoholu w niedozwolonych miejscach. Wzorem ostatnich lat na spotkanie podsumowujące stan bezpieczeństwa mieszkańców nie zaproszono dziennikarzy.